sobie samymi. Zlituję się nad tymi biednymi kasjerkami, które muszą teraz robić 300% wolne. Kupujmy bilety w czasie. Czy to przez internet, czy to udając się do jednego z punktów po Nowym Szczecinie. Przypomnę te punkty. Fun Shop na terenie stadionu. Galaxy w Lubie Piękna. Outlet Park na Prawobrzeżu. Wszędzie tam bilet wcześniej kupić należy, aby w kolejce nie stać obecnie. Oczywiście jest jeszcze internet www.pomyszczecin.pl i tam mamy Państwo przeżytowanie do sekcji kup bilet. Kup bilet wcześniej nie stać w kolejce z korzystaniem. Na wszystkich czekamy na gimnazję. Zaraz powinienem się tutaj pojawić. To jeszcze jedno przypomnienie. Zapraszam Państwa do tego, aby przyłączyć się do Biznes Klubu Pogoni Szczecin, dołączyć do grona wielu, wielu firm wspierających Dumę Pomorza. Przypomnę członkowie Pogoni Szczecin, Biznes Club, na co dzień korzystają z bardzo wielu przywilejów. Przede wszystkim korzystają ze strefy kod, pomagają klubowi i oczywiście szczegóły tej promocji na oficjalnej stronie Pogoni Szczecin www.pogonszczecin.pl. O tramwajach i autobusach przyjdzie pewnie moment w tym meczu. Przypomnę Państwu, niejednokrotnie pomyślałem się, że taka sposobność się trafia. Tunelu się już ustawili, także zakładam, że w ciągu kilkudziesięciu sekund pojawią się na mały boiska niezorientowanym. Przypomnę, granatowo-bordowy strój Pogoń Szczecin na białym koszcie. Ruch rozruch. Za chwilę prowadzący to spotkanie Paweł Raczkowski, Michał Wybowicz i Tomasz Mistrzewicz wyprowadzą za wydarzenie. No nie da się, przypomnę, nie da się. Strefa pierwsza, a drugie wyrazona nie ma możliwości przejścia z jednej strefy do drugiej. Nie próbujmy, ochrona nie puści. Tak jak nie puści ze strefy trzeciej do drugiej. Siedźmy na swoich miejscach do drugiej. Nie da rady, nie da rady, niestety. Przypomnę, regulamin imprezy masowej jest bezlitosny. Nie ma możliwości przemieszczania się między strefami.
Drodzy Państwo, uwaga! W meczu Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok Rafał Murawski rozegrał setny mecz Pogoni Szczecin. W meczu wyjazdowym z Arką Gdynia Rafał Murawski rozegrał 300 spotkanie w Ekstraklasie. No i w meczu Pucharu Polski z Puszczalni Połomice Mateusz Lewandowski rozegrał 300 spotkanie w Pogoni Szczecin. Ogromna brawa, za chwilę pamiątkowe zdjęcie. No i ten Rafał Murawski, który dzisiaj grać nie może, niestety, takie pamiątkowe zdjęcie plus pamiątkową koszulkę odbierze. Pamiątkowa fotografia. Mam nadzieję na wieczność do archiwum Muzeum Pogoni Szczecin. No i to, co najważniejsze dla kibiców. Dzisiaj, drodzy Państwo, Rafała Murawskiego nie ma, niestety, 18 meczowym. Zabrała? A mówiła, że piłkę ostatnio zabrała, także rodzice się muszą zainteresować. Grodziu, czerwony albo gwizdek. Dobra. Jest czerwony, Jarek, jak tam? Zostaniecie, zaczynacie ode mnie dobrego meczu.
Thank you.
No nie muszę tutaj mówić, jaka wielka radość zapanowała w obozie ruchu, bo to jest oczywiste, ale taka ciekawa sytuacja, jeszcze poprzedzająca tę bramkę. Trener Fornalik zawołał do siebie Ćwielonga. Oczywiście panowie w pewnej odległości ze sobą mieli kontakt i padło coś takiego. Oj, teraz słupek gol. Oddaję wam głos.
Masowi. Thank you.
Wyrok z centra, ale pomożono oczywiście Jakubisu. Część dywizja Witkiewicza zajmuje rękawstwo 0, bo lokal na rzecz Wielki w kierunku miejscowości Tomica. I oczywiście po szybkiej sprawie wydaje się wydaje zawdzięczone państwo Łączanka zarządzone kierunki w transportu miejskiego w Szczecinie. Thank you.
Firma Sekko, firma Korotop, Zima, czyli partner.